dobry Państwu. W ramach wykładów otwartych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszam Państwa do wysłuchania prelekcji profesora Wiesława Kacy na temat mikrobiomu i zdrowia człowieka. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Mikrobiologii i Parazytologii Instytutu Biologii UJK. Od 19 lat pracuje jako profesor zwyczajny. Z kolei w Uniwersytecie Łódzkim uzyskał tytuł doktora, doktora habilitowanego i profesora. Był wicedyrektorem Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi oraz dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego naszej uczelni. Pracował w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą, m.in. w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Rosji i Szwecji. Problematyka badawcza profesora obejmuje badania biologiczne i chemiczne endotoksyn pałeczki odmieńca. Profesor Wiesław Kaca jest współautorem ponad 160 publikacji cytowanych kilka tysięcy razy. Zapraszam do wysłuchania wykładu. Dzień dobry Państwu, witam na wykładzie Uniwersytetu Otwartego. Ja nazywam się Wiesław Kaca, jestem profesorem mikrobiologii i zapraszam Państwa na wycieczkę w mikrokosmos. Tytuł mojego wykładu to Mikrobiomy i zdrowie człowieka. Informacja o tym, że dieta ma podstawowy wpływ na typy bakterii, które występują u nas, pojawiła się już w 1919 roku. To była wzmianka wskazująca na połączenie rodzaju pożywienia i bakterii, które w jakiś sposób z tego pożywienia korzystają. W ciągu następnych ponad 100 lat, w ostatnim roku, w 2019-18, ukazało się 4000 publikacji. Jest to jeden z najbardziej intensywnie badanych tematów, który ma bardzo istotne znaczenie dla wielu aspektach naszego życia. Najpierw kilka informacji związanych z ilością bakterii. Otóż ilość bakterii, prawdopodobnie komórek bakteryjnych, przekracza około 10 razy ilość komórek eukariotycznych, które budują organizm człowieka. Istnieje też radykalna różnica w ilości genów. Jest około 23 tysięcy genów, które kodują różne funkcje białka człowieka. W przypadku bakterii, cały ten zbiór bakterii, wirusów i grzybów nazywamy mikrobiomem, tych genów jest ponad 3 miliony 300. Również ilość informacji, która jest zawarta, informacji w postaci nici kwasów nukleinowych, przede wszystkim DNA, jest około 150 razy dłuższa, większa niż ma to miejsce w przypadku genu człowieka. Co to znaczy? Że my ludzie jesteśmy rodzajem superorganizmu, który oczywiście składa się z komórek eukariotycznych, ale ważnym elementem tego organizmu jest dziesięciokrotnie większa liczba komórek bakterii, grzybów i wirusów. Tutaj dla wyjaśnienia tych różnic ilościowych warto też pamiętać i uświadomić sobie różnicę w wielkości bakterii. Otóż większość bakterii, które zasiedlają organizm człowieka, ma około maksymalnie 10 mikronów. W przypadku komórek eukariotycznych, tu oczywiście są też różnice, ta wielkość to jest 100 mikronów. Tu dla porównania mikron to jest 1 milionowa metra. I warto też pamiętać, że ta różnica wielkości jest oczywiście istotna, bo na jedną komórkę bakteryjną ta ilość, ta różnica wielkości powoduje, że
stukrotna różnica jest istotna z punktu widzenia oddziaływań tych dwóch komórek ze sobą. Bakterie, które występują u człowieka, szczególnie w przewodzie pokarmowym, są zazwyczaj otoczone różnymi polimerami, którą nazywamy biofilmem. Tutaj macie Państwo takie zdjęcie artystyczne, jak wyglądają komórki bakteryjne i polimery na zewnątrz tych bakterii. Czyli bakterie zazwyczaj nie występują pojedynczo, one występują w populacjach. Te populacje ze sobą się komunikują, informują, przekazują sobie informacje o środowisku, przekazują sygnały. Te wszystkie elementy decydują oczywiście o sposobie funkcjonowania tych populacji bakteryjnych. Istotną rzeczą jest pytanie, jak wygląda populacja bakterii zwana mikrobiomem, skąd się te bakterie biorą? Otóż decyzja o tym, jakie bakterie będą zasiedlały nasz organizm, zapada w momencie naszych urodzin. I są badania, które tutaj Państwu pokazuję, które wskazują, że jeżeli narodzenie dziecka było w wyniku cesarskiego cięcia, to skład mikrobiomu, ten pierwszy rejestrowany, jest następujący. Jeżeli to urodziny miały miejsce przed czasem, czyli dziecko jest wcześniakiem, też jego skład mikrobiomu jest inny. Tutaj jest przykład mój, ja się urodziłem w czasie właściwym, więc tego początkowy skład mojego mikrobiomu był taki, jak Państwo widzicie, czyli stosunkowo różnorodny, z przewagą pewnych bakterii. Co się dzieje dalej z mikrobiomem człowieka? Otóż w momencie urodzenia od matki, skąd się wzięły te bakterie? Te bakterie mikrobiomu tego pierwszego noworodka są oczywiście z otoczenia i najczęściej od naszych mam. W czasie życia człowieka ten mikrobiom się zmienia. Czyli ten skład bakterii, rodzaj bakterii ulega ewolucji i ta ewolucja jest związana przede wszystkim z rodzajem pokarmu, ale też jest związana z występowaniem różnych grup bakterii. I tak możemy prześledzić, że w wyniku cesarskiego cięcia, jeżeli taki był poród, to dominują takie bakterie jak gronkowiec czy propionibakterium. W przypadku porodu naturalnego mamy do czynienia z występowaniem bakterii kwasu mlekowego, czy takiego rodzaju prewotella. Jakie to ma znaczenie? Ma to znaczenie w aktywności tych bakterii i ich zdolności do wywoływania na przykład stanów zapalnych, czyli podwyższania ilości czynnika nekrotycznego guzów. Jest to jeden z takich peptydów, które są odpowiedzialne za reakcje zapalne. W trakcie życia niemowlęcia od 1 do 6 miesiąca, po 6 miesiącach wprowadza się pokarm stały, już nie tylko mleko matki, ale również pokarm stały i wtedy pojawiają się nowe rodzaje bakterii. Wprowadzenie pokarmu stałego wymaga hydrolizy cukrów i pojawiają się takie bakterie jak Bacteroides. I zwiększa się różnorodność radykalnie. Po 2 latach zwiększa się różnorodność mikrobiomu, który występuje u dzieci. Ten rodzaj mikrobiomu, który kształtuje się w okresie dziecięcym, niemowlęcym, ma również znaczenie do predyspozycji do występowania chorób, które w przyszłości mogą dotyczyć już dorosłego człowieka. I tak na przykład wiadomo, że alergie są związane z dużą ilością proteobakterii. To takie bakterie jak pałeczka okrężnicy na przykład, gdzie ilość interleukiny czwartej, kolejnego takiego związku związanego z możliwością generowania reakcji zapalnych jest podwyższona. Stosowanie antybiotyków również zmienia mikrobiom, o tym będziemy jeszcze mówić. Jakie inne choroby jeszcze mogą być związane z mikrobiomem, takie jak otyłość czy choroby związane z autoimmunologicznymi reakcjami, jak choroba Crohna. Czy mikrobiom każdego człowieka jest jednakowy? Tutaj pokazuję Państwu badania, w których badano mikrobiom 5 osób,
od te M1, M3 i tak dalej, to są różne osoby. Jak Państwo zauważycie, to mikrobiom jest rodzajem kodu paskowego każdego człowieka, gdzie co prawda występują podobne gatunki, ale ich ilość może być bardzo zmienna, bądź niektórych może nie być. I tak na przykład osobnik numer 6, osoba numer 6 badana, akurat prezentowana w tym badaniu, ma stosunkowo niewielką ilość bakterii zwanych paciorkowcami w porównaniu do osoby numer 5, gdzie tych paciorkowców jest dominująca ilość aż 60%, czyli tu jest 20%, a w tym przypadku piątym jest 60%. Jak te bakterie są rozmieszczone? Podstawowym miejscem występowania bakterii, który jest około 2 kg w naszym organizmie, jest przewód pokarmowy. Od jamy ustnej po odbyt tam występują bakterie. Jeśli chodzi o ilość bakterii, to w żołądku ich jest stosunkowo mało, co wynika z kwaśnego pH i tylko niektóre gatunki są dostosowane do życia w tym bardzo zakwaszonym środowisku. No, taką bakterią jest należąca do wielkiej rodziny proteobakterii, bakteria Helicobacter. W jelicie cienkim zwiększa się różnorodność bakterii i tutaj będziemy ciągle mieli z podobnymi grupami bakterii, takich jak Formicutes, Bacteroides, Actinobacteria, Fusobacterium i Proteobacteria. Proteobacteria to tam, gdzie występuje na przykład pałeczka okrężnicy. W miarę przesuwania się wzdłuż przewodu pokarmowego człowieka dochodzimy do jelita grubego. Największa ilość bakterii występuje w jelicie grubym. W jelicie grubym dominują bakterie z tej grupy Formicutes. Dużo też jest Bacteroides różnego rodzaju. Trochę jest Fusobacterium, natomiast Actinobakterie też stanowią znaczący element tego mikrobiomu jelita grubego. Jeśli chodzi o proteobakterie, które nas interesują, ponieważ sporo proteobakterii jest bakteriami patogennymi, to one stanowią niewielki procent, około 2%, ale ich znaczenie jest istotne z wielu powodów. Co się dzieje z tymi bakteriami z mikrobiomu, które są w przewodzie pokarmowym? Czy one bezpośrednio kontaktują się z naszymi komórkami? Otóż istnieje bardzo precyzyjna regulacja sposobu i występowania tych bakterii. Otóż przewód pokarmowy człowieka, komórki epitelialne otoczone są warstwą mucyny. Mucyna to jest taki zespół białek polisacharydów otaczających tkankę właśnie stanowiącą barierę przed właśnie tymi chroniącymi komórki epitelialne. Tutaj ta mucyna jest pokazana w postaci takich czarnych, poskręcanych nici. I bakterie pokazane tutaj jako czerwone pałeczki oczywiście muszą najpierw pokonać tę barierę mucyny. W mucynie występują przeciwciała wydzielnicze klasy IgA, oznaczone tutaj na zielono, które z kolei mogą wychwytywać te bakterie, które znajdują się tutaj w przewodzie pokarmowym. Czyli jeśli są to bakterie, które wcześniej wywołały jakiś stan zapalny, doprowadziły do wytworzenia przeciwciał wydzielniczych klasy IgA, to one tutaj napotkają w tej mucynie barierę w postaci tych przeciwciał. Proszę zwrócić też uwagę na budowę tych komórek epitelialnych, narządu epitelialnego. Uważa się, że przewód pokarmowy jest takim wydzielonym narządem o bardzo określonych funkcjach, bardzo znaczących dla naszego życia. Otóż komórki epitelialne mają na jednej powierzchni, tej do strony właśnie światła jelita, światła przewodu pokarmowego, nabłonek szczoteczkowaty, który w ruchu będąc cały czas usuwa te bakterie. Czyli one tak łatwo do tych komórek wniknąć nie mogą. Nie dotyczy to jednej grupy komórek, to są komórki zwane komórkami M, które nie mają tej warstwy wici na powierzchni i przez te komórki bakterie mogą wnikać. Te bakterie bardziej, powiedzmy, przystosowane i posiadające możliwości wnikania dostają się do wnętrza poniżej tej warstwy epitelialnej. I to są te patogeny bakteryjne, które potrafią wykorzystać ten mechanizm przenikania poniżej. Czyli stanowią zagrożenie, bo dostając się poza warstwę epitelialną, mogą oczywiście powodować destrukcję otaczających tkanek. Ale
W momencie przedostania się bakterie te są najczęściej pochłaniane przez komórki żerne, takie jak makrofagi, które mają zdolność fagocytozy. I te strawione bakterie i ich fragmenty trafiają do komórek dendrytycznych, tutaj narysowanej w postaci takiej niebieskiej, bardzo rozczłonkowanej komórki. Komórki dendrytyczne z kolei razem z limfocytami T i innymi jeszcze grupami tworzą kompleks, który jest odpowiedzialny za tak zwaną odpowiedź humoralną, czyli odpowiedź, która doprowadza do wydzielania przeciwciał. Limfocyty B, tak zwane pre-B, które po kontakcie i utworzeniu związków z limfocytami T i innymi jeszcze komórkami prezentującymi antygen, taki jak komórki dendrytyczne, zaczynają się rozwijać dalej, przechodzą w komórki plazmatyczne, które wydzielają przeciwciała, takie jak przeciwciała klasy IgA, które już rozpoznają tę bakterię, która tu dała radę przedostać się przez komórki M. Czyli jeżeli raz jeszcze ta bakteria podejmie próbę, w cudzysłowie, dostania się do wnętrza w kolejnym jakby swoim etapie wzrostu, to napotka tutaj komórki produkujące przeciwciała klasy IgA, które zatrzymają ją tutaj w warstwie mucyny i nie będzie ona groźna. Po co nam ten mikrobiom? Jaka jest funkcja tego mikrobiomu i dlaczego warto w ogóle o nim mówić? Otóż w pokarmie, który spożywają ludzie, jest mnóstwo polimerów, które bez udziału mikrobiomu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać. Nie byłby dla nas dostępny. Jednym z takich polimerów jest skrobia, materiał zapasowy roślin, na przykład występujący w dużej ilości w ziemniakach. I to są takie polimery, które nie podlegają trawieniu. I teraz z udziałem bakterii, takich jak grupa Formicutes, o których już wcześniej Państwu mówiłem, te długie polimery cukrowe, polimery glukozy, rozkładane są do cukrów prostych, na przykład do glukozy, i powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe pełnią ważną funkcję, ponieważ one z kolei oddziaływują na cały przebieg reakcji biochemicznych w przewodzie pokarmowym człowieka. Wiele tych procesów, które prowadzą bakterie, jest procesami w warunkach beztlenowymi. Ilość tlenu w przewodzie pokarmowym nie jest duża. Są tam warunki, jak my je nazywamy, mikroaerofilne. Otóż bakterie metanowe, korzystając tutaj z wydzielonego wodoru, budują metan, który jest jednym ze składników tworzonych przez inną grupę bakterii zwaną archeonami. Żeby Państwu uświadomić, w jaki sposób zachodzi ten proces trawienia polimerów cukrowych, takich jak skrobia, która się dostaje z pokarmem człowieka do wnętrza przewodu pokarmowego. Skrobia to jest polimer glukozy beta-1,4 i w niektórych miejscach jeszcze 1,6 rozgałęzienie występuje. Otóż w wyniku trawienia skrobi następuje depolimeryzacja, czyli te długie po kilka tysięcy łańcuchy cukrowe są trawione do mniejszych jednostek, do oligosacharydów, następnie monosacharydów, i w wyniku procesów beztlenowych powstają tam różnego rodzaju krótkołańcuchowe kwasy, takie jak kwas octowy czy bursztynowy, kwas mlekowy. Powstaje też etanol. Jest to tak zwana heterofermentacja, gdzie powstają różnego rodzaju pochodne właśnie w wyniku rozkładu glukozy. Końcowym produktem często tej fermentacji jest jeszcze kwas propionowy i kwas butylowy. Tak? Często są te produkty, tak jak kwas bursztynowy, dalej fermentowane przez inną grupę drobnoustrojów do końcowych produktów, których jest najwięcej, takich jak kwasy butylowe, kwas propionowy, którego wzór tu Państwo macie, i kwas octowy. Kwas octowy ten, który jest wykorzystywany oczywiście jako ocet w potrawach. On powstaje również w trakcie trawienia polisacharydów takich jak skrobia. Jak to się odbywa? Jaki jest ten proces? Ten proces molekularny, który zachodzi już wewnątrz komórki bakteryjnej, wygląda następująco. Tutaj macie Państwo pokazany przekrój komórki bakteryjnej bakterii gramujemnej. Bakterie generalnie dzielimy na takie dwie wielkie grupy. Bakterie gramujemne to takie, które barwią się na różowo, barwnikiem grama,
i bakterie, które barwią się na granatowo i te są gram dodatnie. Różnica między bakteriami jest taka, że te gram dodatnie, takie jak kuliste formy, jak gronkowiec, paciorkowiec, mają bardzo grubą warstwę peptydoglikanu. To jest taka warstwa, która tutaj występuje pomiędzy błoną cytoplazmatyczną a błoną zewnętrzną w bakteriach gram ujemnych, a w gram dodatnich tej warstwy zewnętrznej, tak zwanej błony zewnętrznej, nie będzie. Wracając do tego procesu trawienia, bakterie gram ujemne, te, które się barwią na różowo barwnikami grama, skrobia jest rozpoznawana przez specjalne systemy transportowe, określane jako saksji, które są transportowane do periplazmy, tej przestrzeni pomiędzy błoną zewnętrzną a błoną cytoplazmatyczną, i przez inne jeszcze transportery wnikają do środka. Po wniknięciu do środka, tam napotykają na system szeregu enzymów, których aktywacja jest między innymi zależna od obecności skrobi. Część tych mechanizmów trawienia pokarmów jest zależna od sygnału, tak? Czyli bakterie nie wytwarzają enzymów, nie prowadzą procesów, jeżeli nie ma informacji o tym, że jest dany związek do wykorzystania. I tutaj jest przykład Bacteroides theta iota omicron. Jest to jedna z bakterii występujących w jelicie zarówno cienkim, jak i grubym. I Bacteroides theta iota omicron właśnie prowadzi beztlenową fermentację skrobi do tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Również białka, które są kolejnym po polisacharydach jednym z najistotniejszych elementów pokarmu człowieka. Otóż w tym przypadku, jak powszechnie wiadomo, białka to są polimery aminokwasów. Podobnie jak w przypadku polisacharydów następuje depolimeryzacja, czyli hydroliza, proteoliza w tym przypadku to się nazywa, czyli hydroliza do peptydów i aminokwasów. I pojedyncze aminokwasy w procesie beztlenowym są dalej fermentowane w wyniku różnych tutaj procesów. Odłączenie grupy aminowej może zajść w wyniku oksydatywnej deaminacji. Może być też deaminacja poprzez odłączenie grupy aminowej bez udziału na przykład innych komponent. I oczywiście drugi składnik aminokwasów, jakim jest grupa karboksylowa, również ulega dekarboksylacji. Istotną rzeczą są końcowe produkty, które powstają w wyniku rozkładu hydrolizy aminokwasów. W przypadku aminokwasów aromatycznych powstają fenole i indol. Aminokwasy rozgałęzione są powodem wytwarzania się kwasu izowalerianowego, izobutylowego. Z aminokwasów zawierających siarkę, takich jak cysteina czy metionina, powstają merkaptole i siarkowodór, no i powstają też, tak jak w przypadku cukrów, krótkołańcuchowe kwasy organiczne, takie jak kwas butylowy, propionowy, i wydzielają się aminy. Co dzieje się z produktami, które powstają w wyniku wykorzystania przez bakterie z udziałem enzymów człowieka, oczywiście, produktów w przewodzie pokarmowym? Tutaj mamy bakterie, które występują w tych kosmkach budujących przewód pokarmowy. Otóż produkty fermentacji, produkty rozkładu i hydroliz materiału organicznego, takimi jak jest skrobia czy białka, pochodzące oczywiście z diety, są następnie przekazywane do krwioobiegu, tak? Wydostają, są pobierane z przewodu pokarmowego i trafiają do krążenia, trafiają do wątroby, trafiają do wszystkich organów jako podstawowe elementy decydujące o biochemii naszego organizmu. I teraz rodzaj tych produktów, który powstaje w przewodzie pokarmowym, czyli ten efekt mikrobiomu, decyduje o naszym zdrowiu i chorobach. I teraz kilka zdań o tym, jaki jest wpływ mikrobiomu. Tutaj na tej rycinie, korzystając z publikacji, której tutaj Państwo macie, z archiwum mikrobiologii, mikrobiom człowieka ma możliwości dwojakiego oddziaływania. Z jednej strony, zaznaczone na zielono, ma efekty pozytywne.
Te efekty pozytywne polegają przede wszystkim na trawieniu pokarmów i rozkładzie pokarmów, który naszymi enzymami nie bylibyśmy w stanie strawić, tak jak przykładowa wcześniej skrobia. Dzięki mikrobiomowi, czyli zespołowi bakterii, grzybów i trochę wirusów, mamy możliwość wykorzystania tych pokarmów. Układ mikrobiomu w przewodzie pokarmowym ma też bardzo istotną funkcję do dojrzewania i właściwego funkcjonowania układu immunologicznego. Obecność bakterii w przewodzie pokarmowym stanowi rodzaj takiego systemu sygnalizacji, który utrzymuje system immunologiczny człowieka odpowiedzialny za jego zdolność do zwalczania patogenów, czyli wirusów, bakterii chorobotwórczych, w stanie podwyższonej aktywności, nie nadmiernej, ale aktywności. Czyli jest to system, który utrzymuje, tak jakbyśmy porównali do świateł drogowych, system na światłach żółtych, gotowych do aktywności, czyli przejścia do jazdy, czyli światło się zmieni na zielone, są zagrożenia, wobec tego system immunologiczny może działać. Dzięki obecności bakterii i ich składników ten system immunologiczny jest w takim stanie gotowości. Bakterie wpływają również na nasze samopoczucie i wpływają na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego poprzez dostarczanie odpowiednich składników, które z kolei, tak jak na przykład tryptofan, aminokwas potrzebny do biosyntezy neurotransmiterów. Ilość tego tryptofanu jest regulowana przez mikrobiom bakteryjny. No i oczywiście kolejna istotna funkcja mikrobiomu, ta pozytywna, to to, że mikronisze, które zajmują, czyli te miejsca zasiedlenia poszczególnych miejsc w przewodzie pokarmowym człowieka, są oczywiście zajęte, wobec tego patogen, który wniknie, no musi być skuteczniejszy w pozyskiwaniu pożywienia i jakby ominąć tę barierę, jaką stanowią dla niego konkurenci już tam występujący. Więc obecność mikrobiomu jest dla nas bardzo ważna, chroniąc nas przed patogenami. Jakie są teraz negatywne efekty tutaj zaznaczone na czerwono? Otóż mikrobiom niewłaściwy może się przyczyniać do różnego rodzaju chorób przewlekłych, takich jak na przykład zmiany funkcjonowania nerek. Może być też ten mikrobiom odpowiedzialny za rozwój takich schorzeń jak otyłość, czy choroby związane ze zmianami patologicznymi przewodu pokarmowego, takimi jak przewlekłe zapalenia jelit. I w kilku przypadkach są też doniesienia o tym, że rodzaj mikrobiomu może decydować o podatności na rozwój chorób nowotworowych, szczególnie w przewodzie pokarmowym, ale też poprzez cytokiny wpływać na to zjawisko w innych miejscach organu człowieka. Co to znaczy ten zaburzony mikrobiom? Otóż mamy dwie formy mikrobiomu człowieka. Tak zwany mikrobiom pozytywny, zdrowy, ten zielony, który poprzednio pokazywałem, jakie te efekty pozytywne mogą być, ale nasz tryb życia i stosowane związki w naszej diecie mogą zmienić ten mikrobiom na tak zwaną dysbiozę, czyli mikrobiom, który wykazuje cechy zaburzonego mikrobiomu. Ten zaburzony mikrobiom nazywamy dysbiozą. Od czego zależy przesunięcie tej wagi, tej równowagi z mikrobiomu zdrowego na mikrobiom chory? Otóż jednym z takich elementów istotnych, który zaburza mikrobiom, są antybiotyki. Duże ilości długotrwale spożywanych antybiotyków doustnie powodują, że tylko bakterie niewrażliwe na ten antybiotyk i bakterie tworzące przetrwalniki mogą jakby pozostać w tym przewodzie pokarmowym tego człowieka. Jednocześnie te bakterie, które miały ograniczoną możliwość namnażania się, te tworzące na przykład przetrwalniki, zyskują przez brak konkurencji możliwość bardzo gwałtownego rozwoju.
Więc jakby zadaniem naszym jako ludzi jest utrzymanie jak najwięcej i jak najczęściej tego mikrobiomu, tego statutu mikrobiomu zdrowego. Dlaczego jest to tak istotne i co na to wpływa? Tutaj mamy porównanie różnego rodzaju diet. Diety śródziemnomorskiej, bogatej w warzywa, w ryby, a ograniczonej ilością tłuszczu i nasyconych kwasów tłuszczowych. Co się dzieje zależnie od rodzaju diety? Ta dieta zachodnia, jakbyśmy ją nazwali, która również w Polsce dominująca, ona powoduje, że zwiększa się ilość enterobakterii, tych bakterii takich jak pałeczka okrężnicy, innych bakterii gramujemnych, a ubywa bakterii kwasu mlekowego ze względu na rodzaj diety. W przypadku diety śródziemnomorskiej z kolei te bakterie, takie jak bakterie eubakterie czy bakterie kwasu mlekowego, ich jest więcej. I teraz rodzaj diety będzie wpływał na następujące jakby predyspozycje tych ludzi, którzy korzystają z jednego rodzaju diety albo innego rodzaju diety. Będzie wpływał na jakby podatność na otyłość, na zjawiska związane z podwyższonym poziomem cytokin, czyli ze zjawiskami związanymi z reakcjami zapalnymi, z chorobami układu krążenia, szczególnie wiąże się to z miażdżycą czy zmianami w naczyniach, jak i w sercu, które mogą prowadzić na przykład do tak zwanego ataku serca, czyli dysfunkcji, czy cukrzycą typu drugiego. Tutaj jest diabetes type 2, czyli cukrzyca typu drugiego. Nie do końca jest jasne, jaki wpływ wywiera dieta bezglutenowa, która przechodzi różne takie fazy popularności. Do końca nie wiemy, na ile ona wpływa na rozwój tych tu czterech wymienionych chorób. Jak to się dzieje, dlaczego rodzaj mikrobiomu wpływa na rozwój pewnych chorób? Jak już wspominałem, mikrobiom jest pewnym stanem równowagowym, pewnym jakby niestabilnym systemem, gdzie ilość i rodzaj drobnoustrojów występujących, rodzaj bakterii i grzybów szczególnie, ale też wirusów występujących w przewodzie pokarmowym, może ulegać zmianie. I ta równowaga bakterii przydatnych dla nas w porównaniu z bakteriami patogennymi w mikrobiomie właściwym jest zachowana. Czyli wobec tego te bakterie mikrobiomu występujące w dużej ilości hamują rozwój patogenów i w tym zrównoważonym mikrobiomie bakterie, które występują w mucynie, nie są groźne, nie powodują reakcji zapalnych. Ale przy zaburzonym mikrobiomie, tym na przykład pod wpływem antybiotyków, kiedy wszystkie bakterie wrażliwe jesteśmy w stanie się ich pozbyć, zostają tylko bakterie, które nie mają, mają możliwość życia w obecności danego antybiotyku lub tworzą przetrwalniki. Ta forma przetrwalna metabolicznie nieaktywna nie jest wrażliwa na działanie antybiotyków. Otóż w tym przypadku bardzo dramatycznie spada ilość takich bakterii jak bakterie kwasu mlekowego, metanobakterii, a zwiększa się ilość takich bakterii jak Escherichia coli, czyli bakterii należących do grupy bakterii gramujemnych, do proteobakterii. Zwiększa się ilość grzybów takich jak Candida i to powoduje, że te bakterie, które zaczynają dominować przy tym zaburzonym mikrobiomie, przy dysbiozie, są w stanie wywołać reakcje zapalne i przez zwiększenie się tych ilości bakterii, grzybów i czasami wirusów dochodzi do zniszczenia tej warstwy epitelialnej, przenikania produktów bakteryjnych bądź samych bakterii poniżej warstwy epitelialnej i rozwoju reakcji zapalnych. Jest taka choroba, która się nazywa inflammatory bowel diseases po angielsku, czyli przewlekłe zapalenie jelit. Przyczyną tego przewlekłego zapalenia jelit jest stosowanie długotrwałych antybiotyków. W naszym przewodzie pokarmowym występują bakterie tworzące przetwarniki, takie jak Clostridium,
i klostridia, które wytwarzają przetwalniki, są w niewielkiej ilości i ich rozwój jest ograniczany przez obecność innych bakterii. Ale jak stosujemy dużą ilość antybiotyków, no to te bakterie zyskują możliwość rozwoju, ponieważ klostridia wytwarzają toksyny, tak zwane egzotoksyny, wydzielane poza komórkę, to te toksyny, narysowane tu w postaci tych kółek, powodują reakcję zapalną, która w sposób przewlekły aktywuje układ immunologiczny człowieka, który odpowiadając na zagrożenie, no, musi reagować i zwalcza to zakażenie. I w efekcie mamy przewlekły stan zapalny, no, który jest oczywiście niezmiernie niekorzystny. I jednym ze sposobów jakby zapobiegania, ponieważ te bakterie są niewrażliwe na większość antybiotyków, jest przeszczep właściwego mikrobiomu jako jedno z rozwiązań. Skąd bierze się na przykład druga choroba, o której wspominałem, czyli niewrażliwość na insulinę, tak? Czyli zmiana polegająca na tym, że trzeba podawać insulinę zewnętrzną. Otóż w tym przypadku znowuż powodem jest lipopolisacharyd, który aktywując komórki doprowadza do wydzielania dużych ilości produktów takich jak kwasy tłuszczowe, które to kwasy tłuszczowe gromadząc się w tkankach doprowadzają do zwiększonego ciężaru, czyli zwiększenia się ilości komórek zawierających lipidy, przez to zwiększa się masa ciała i mamy do czynienia z otyłością, a otyłość z kolei poprzez inne tutaj mechanizmy związane z aktywacją komórek doprowadza do zmian wykorzystania insuliny i w efekcie mamy tutaj zaburzenie funkcjonowania, które musimy regulować poprzez podawanie insuliny zewnętrznej. Oddziaływanie mikrobiomu jest również istotne w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, czyli tego, jak się czujemy, jak śpimy i jakie choroby przewlekłe, takie jak Parkinson czy inne choroby neurodegeneracyjne, jakie nazywamy, się rozwijają lub nie. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak już wspominałem, produkty bakteryjne, które powstają w przewodzie pokarmowym człowieka, poprzez krążenie związane z przekazywaniem tych produktów przez krew do centralnego układu nerwowego, dość łatwo pokonują tę barierę, którą otoczony jest mózg. One trafiają do centralnego układu nerwowego i mogą być na przykład przydatne do tworzenia neurotransmiterów. Natomiast to się dzieje przy właściwej homeostazie, kiedy te sygnały dochodzące z przewodu pokarmowego, z mikrobiomu przewodu pokarmowego utrzymują równowagę. Ilości cytokin hamują niepotrzebną reakcję zapalną. Inaczej się dzieje, jeżeli jest mikrobiom wadliwy, czyli mikrobiom w postaci zwanej dysbiozą. W tym przypadku przewaga reakcji zapalnych doprowadza do jakby zwiększonej przepuszczalności komórek epitelialnych. Ta zwiększona przepuszczalność produktów bakteryjnych, takich jak endotoksyny, doprowadza do wydzielania kolejnego składnika, takiego jak interleukiny, które oddziaływując na centralny układ nerwowy doprowadzają do jego niekorzystnego funkcjonowania. Mogą się przyczynać na przykład do odkładania amyloidu, takiego białka, który jest odpowiedzialny za zmiany neurodegeneracyjne w centralnym układzie nerwowym, czyli drobne ustroje występujące w przewodzie pokarmowym mają znaczenie również przy rozwoju przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych. Są również badania, które wykazują jaki jest efekt mikrobiomu na zakażenie wirusem, który wywołał pandemię w ostatnich 2 latach, czyli wirusem COVID-19. Otóż rodzaj mikrobiomu, tak zwany zdrowy mikrobiom, czyli mikrobiom właściwy o dużej różnorodności z małą ilością proteobakterii, powoduje, że pacjenci o takim mikrobiomie w lepszy sposób tolerowali zakażenie wirusem i mieli większe szanse wyzdrowienia. W przypadku dysbiozy, kiedy dominowały takie gatunki jak streptokokus,
Clostridium czy Enterobacteriaceae, czyli tutaj Escherichia coli znowuż się znajdzie w tej grupie bakterii jelitowych. W tym przypadku na skutek wspomagania tego sztormu cytokinowego, który towarzyszy rozwojowi zakażeń przez wirusa COVID-SARS-2, no tutaj jakby ta szansa przeżycia była dużo mniejsza. Zbliżając się do końca mojego spotkania z Państwem, chciałem powiedzieć, że nadal jesteśmy na etapie poszukiwania i zbierania, tak tu narysowane jest w postaci słoiczków, właściwych bakterii i składu tego mikrobiomu, który dla nas jest korzystny i wpływa na nasze zarówno zdrowie psychiczne, jak i ograniczenie możliwości rozwoju przewlekłych chorób, takie jak choroby serca, czy przewlekłe zapalenia jelit, czy choroby neurodegeneracyjne. Stopień złożoności tych oddziaływań, o których Państwu mówiłem, jest tak duży, że my mimo tych 4000 publikacji rocznie nadal bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Jest to fascynujące poruszanie się po tym mikrokosmosie, który, wierzę w to, jeszcze wiele razy nas zaskoczy. Jakie są najważniejsze takie informacje, które chciałbym jako podsumowanie swojego spotkania z Państwem przekazać? No, ta kluczowa rzecz, mikrobiom, czyli drobnoustroje występujące w dużej ilości w przewodzie pokarmowym. Ja mówiłem tylko o przewodzie pokarmowym, ale mikrobiom przepraszam, jest również elementem, który występuje na naszej skórze. Występuje w przewodach moczopciowych również, także mamy również mikrobiomy w różnych innych częściach ciała. Generalnie mikrobiomy mają bardzo istotną rolę w chorobach przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby związane z zaburzeniami metabolicznymi, otyłość i przewlekłe stany zapalne. Jednym z takich elementów, którymi my się zajmujemy z moimi współpracownikami, są choroby reumatyczne. I też okazuje się, że pewne elementy bakterii mają wpływ na rozwój chorób reumatycznych poprzez mimikrę molekularną, czyli to podobieństwo pomiędzy bakteriami a naszymi tkankami. Czyli jak mamy pH i mamy takie bakterie, które mają wspólne elementy z układem człowieka, to wtedy może dojść właśnie też do rozwoju takich chorób przewlekłych jak reumatoidalne zapalenie stawów. Czy jest jakiś sposób na to, aby wadliwy mikrobiom stał się właściwy? No jednym ze sposobów są różnego rodzaju regulacje związane z dietą, żeby dostarczać tych pokarmów, które są korzystne, a ograniczać te, które powodują zwiększenie reakcji zapalnych. I o tym całe mnóstwo informacji w dobrych publikacjach naukowych możecie Państwo przeczytać. W przypadku rozwoju choroby, kiedy już dieta nie wystarcza, są próby skuteczne przeszczepu mikrobiomu. Od osób zdrowych, po sprawdzeniu oczywiście występowania patogenów, taki mikrobiom jest przeszczepiany osobom, dla których inne rozwiązania się nie sprawdziły. Tutaj są publikacje, zachęcam Państwa do poszukiwania informacji. Moja prezentacja, jak Państwo widzicie, była oparta na publikacjach w języku angielskim, bo to są te najnowsze rzeczy, które możemy znaleźć i z nich skorzystać. To jest zachęta też do nauczenia się tego języka, którym posługuje się współczesna nauka. To tyle na spotkanie na dzisiaj. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcie z ogrodu botanicznego w Michigan. To jest ogród botaniczny Uniwersytetu Stanowego Michigan, w którym miałem okazję mieć wykłady. I tam dla studentów zbudowano taką drogę kolistą, gdzie można chodzić, zastanawiać się nad tym, co aktualnie się dzieje i jakie mamy tutaj problemy, jak je rozwiązać. Także zachęcam Państwa w tym okresie świątecznym do pomyślenia o tym, co wartościowego możemy dookoła siebie i dla naszego mikrobiomu jeszcze zrobić. Dziękuję Państwu za możliwość spotkania.